Witam Państwa 3 kwietnia. Krótkie przypomnienie aktualnej sytuacji technicznej indeksów i czerwcowej serii kontraktów. Zobaczmy standardowo WIG20 w ujęciu dziennym. Tutaj tym punktem odniesienia jest dla nas strefa wsparcia 2199-2202. Ona jest w tej chwili ewidentnie respektowana. W porannej, dość dynamicznej fazie handlu po raz kolejny doszło do jej przetestowania i w tej chwili wykazujemy się relatywną siłą względem rynków bazowych. Popyt próbuje właśnie z tego rejonu kreować ruch odreagowujący. No i tradycyjnie, stosując technikę grupowania zniesień, robiąc selekcję w kontekście historycznie istotnych punktów zwrotnych, jak zwykle warto będzie właśnie taki ruch filtrować odpowiednio skonstruowanymi węzłami podażowymi FIBO. W pierwszej kolejności zwróciłbym na pewno uwagę na obszar 2259-2264. Przypomnijmy sobie w kontekście tej strefy wykres w skali tygodniowej. To jest również mniej więcej ten właśnie obszar 2257-67. Do niedawna stosunkowo ważna strefa wsparcia, potem zaczęła pełnić rolę zapory podażowej i w tej chwili, no również już nawet z perspektywy takiego ujęcia średnioterminowego, ta strefa nadal powinna na wykresie pełnić właśnie rolę potencjalnego oporu technicznego. Gdyby było inaczej i bykom udałoby się pokonać węzeł 57-67, no pojawiłby się taki sygnał, który no, uwiarygodniłby w jakimś stopniu cały ten ruch zapoczątkowany w przedziale 2199-2202. Mogłoby się tutaj pojawić na przykład jakieś objęcie hossy. Na pewno w kontekście strefy 57-67 ważne będzie piątkowy przebieg handlu, piątkowe zamknięcie. No i wychodzę właśnie z założenia, że udana próba ataku na węzeł 57-67 wygenerowałaby pierwszy stosunkowo istotny sygnał techniczny, być może tworzący jakąś podstawę dla głębszego ruchu odreagowującego. Na razie tym punktem odniesienia musi być dla nas węzeł 2199-2202, bo jest respektowany. Natomiast, no tak jak sugerowałem przed momentem, warto obserwować wykres w odniesieniu do węzła 57-67 bądź 59-64. To już jest strefa wyznaczona jedynie na bazie całego ruchu spadkowego. Uwzględniamy tutaj historycznie istotne punkty zwrotne, czyli szczyty korekt wzrostowych w tym trendzie spadkowym. Tutaj między innymi wypada zniesienie 14,6 całej tej bessy. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na tą górną, wiarygodną linię kanału. Ona już była kilka razy testowana, wzmacnia nam węzeł 59-64. Pierwszy istotny opór na WIG-u 20. Pozytywną kwestią pozostaje to, że popyt po raz kolejny reaguje w rejonie 2199-2202, ale na razie brakuje no, takiego sygnału uwiarygodniającego tutaj ten ruch zapoczątkowany we wskazanym przedziale cenowym. Kontrakty, analogiczna sytuacja. Przez stosunkowo długi okres czasu dwa węzły odgrywały tutaj ważną rolę, 2222-2227. Lokalna strefa oporu, wcześniej to było stosunkowo istotne wsparcie, klasyczna zasada zmiany biegunów i następny węzeł 2190-2195. Tutaj pełna analogia w stosunku do WIG-u 20, również w porannej fazie handlu. Przetestowaliśmy raz jeszcze ten właśnie obszar wzmocniony w postaci dolnej linii kanału. Popyt się tutaj uaktywnił. Były trochę problemy z pokonaniem obszaru 22-27. Zgodnie ze scenariuszem bazowym po przełamaniu tej strefy no, weszliśmy w relatywnie silną fazę ruchu wzrostowego jak na ostatnie czasy i w zasadzie przetestowaliśmy kolejny obszar 45-50. Można powiedzieć właśnie, że tutaj się zrealizował ten scenariusz bazowy. To jest teraz kolejne wyzwanie dla popytu.
Natomiast tym kluczowym węzłem podażowym jest z pewnością obszar 2263-68, to jest analogiczna strefa w relacji do 57-67, czy tak naprawdę 59-64. To są tożsame bariery podażowe, podobnie skonstruowane, więc kontrakty przede wszystkim warto obserwować w tej chwili właśnie w odniesieniu do zapory podażowej 63-68, wzmocnienie w postaci górnej linii, tutaj ta linia zielona zbliża się do tego węzła, pokonanie takiej strefy to już relatywnie silny, krótkoterminowy sygnał techniczny, ale tutaj możemy spodziewać się wzrostu aktywności podaży. Na razie jest respektowany intradayowy przedział oporu 45-50. Indeks DAX pokazuje dzisiaj Państwu wykres tylko w ujęciu tygodniowym. Tutaj ważnym i tym istotnym wydarzeniem w ubiegłym tygodniu był test i dość enigmatyczna, ale jednak jakaś reakcja ze strony popytu w przedziale 11645-11725. Przypominam, że jest to średnioterminowe wsparcie na indeksie DAX wytyczone w oparciu o silne zniesienie 38,2 całej hossy. Natomiast pierwszą liczącą się zaporą podażową pozostaje mniej więcej poziom 12075. Wraz z tą górną linią kanału, to jest zniesienie 18,6. W rejonie tego zniesienia wypadają również inne zniesienia wewnętrzne, projekcje cenowe FIBO, to jest między też środek tej czarnej świecy. No, wydaje się, że jeśli rzeczywiście tylko udałoby się pokonać opór w ten sposób skonstruowany, moglibyśmy mówić o takim pierwszym sygnale, który również no, można by było traktować jako uwiarygodnienie tych działań zapoczątkowanych w przedziale 11645-11725. Wzrosłoby wówczas prawdopodobieństwo rozwinięcia się tego ruchu odreagowującego. Na razie pozytywną kwestią pozostaje to, że utrzymujemy się ponad ważnym średnioterminowym wsparciem. Jego negacja to oczywiście silny sygnał słabości. Indeks S&P. No tutaj w coraz większym stopniu realizuje się ten scenariusz bazowy z średnioterminowym układem A, B, C, D. Wczoraj silny wzrost, ponownie silny wzrost aktywności podaży, nowe minimum cenowe tej podfali spadkowej, tutaj zapoczątkowanej w przedziale 2800-2808. No natomiast zgodnie z tym, o czym Państwu opowiadałem w minionym tygodniu, warunkiem jakby realizacji tego scenariusza związanego z układem ABCD jest konieczność przełamania wsparcia 2533-2540. Wczoraj zbliżyliśmy się do tego rejonu. Nie doszło tutaj do takiego bezpośredniego starcia, popyt uaktywnił się nieco wyżej, ale jeśli w najbliższym czasie rzeczywiście popyt straciłby ten węzeł, tą zaporę popytową 2533-2540, najpewniej przetestowalibyśmy w nieodległym czasie bazowe średnioterminowe wsparcie 2456-2461. W tej chwili pozytywnym sygnałem, takim krótkoterminowym, było pokonanie tej niebieskiej linii kanału i węzła 2648-2652. To jest rzeczywiście ciekawa strefa, krótkoterminowa strefa oporu. Składa się z trzech zniesień wewnętrznych, między innymi 38,2 całej tej podfali spadkowej. I w kontekście najbliższych zapór podażowych na pewno zwracałbym uwagę właśnie na węzeł 2648-52. Dziękuję bardzo.